Kto ostatni przestanie biegać, wygrywa 2000 zł. Ostry w dzisiejszym odcinku mocno przytryhardował, plecak na plecach, zegarek na ręku. Jestem mocnym faworytem, już zacząłem tutaj bieg na moim zegarku. Ej, nie mam picia, kochanie. To, nie przejmuj się, skarbie, oni też nie. Mam kreatynę, mam białko, baniak 5-litrowy z wodą, telefon, zegarek, słuchawki. Jakby trzeba było, nawet mówię sobie tutaj pizzę. Na razie Ostremu nie będę nic zabierał, będę mu zabierał dopiero jak zacznie to wyciągać. Bo w dzisiejszym odcinku będą czekać ich różne challenge, za które będą dostawali ułatwiacze i utrudniacze. Jazda! Lecimy z syny! Ej. Możecie sobie zmniejszyć prędkość do piątki na tak jest! Ja pobiegnę jeszcze na ósemce chwilę. Ostry, co ty robisz? Piję wodę. Woda i inne ułatwiacze i utrudnienia. Ta, to jak to? To kreatynę mogę no przed każdym posiłkiem trzeba kreatynę walić. Dobra, możesz kreatynę, masz przywilej. Dobra. Dawaj wodę. I teraz też nie pokonamy! Ej, ty trochę jesteś pierdolący, co? Troszkę jestem, no. Dam wam chwilę, żebyście sobie tak pochodzili i wejdziemy z pierwszą konkurencją. Moi drodzy, do pierwszej konkurencji, która wygląda następująco. Kto najwięcej przebiegnie przez najbliższe 5 minut, dostanie najlepszą nagrodę, druga osoba, drugą najlepszą, a trzecia straci życie. A czemu ty biegnie? Nie widzę. Haha, co Leszu? A poza tym nasi uczestnicy nie wiedzą, że w zależności od osiągniętego miejsca będą też musieli przez następne 2 minuty biegać w określonym tempie. Fame MMA, Cloud MMA, chcecie tą zawodniczkę? Mogę skopać wam tyłek. Ty tak na razie delikatnie, spokojnie. Lecimy. Lecimy. Bardzo taktycznie Ostry zwiększa sobie stopień po stopniu prędkość. Julka wyznaczyła sobie dziesiątkę i biegnie na dziesiątkę. A Justek natomiast dał 11,3, żeby na pewno mieć więcej niż Julka. Nie, nie mam rady! To się nazywa doświadczenie seniorskie. Kochanie, minuta ci została, nie nadrobisz za nimi. Weź sobie teraz trójkę, kliknij i odpocznij. Nie! Ty myślisz, że przebiegniesz więcej niż Ostry? O, jest to wielce prawdopodobne. 15 sekund, moi drodzy, 15 sekund do końca pierwszej konkurencji, której zwycięzcę wyłonimy pomiędzy Justkiem a Ostrym. Zobaczcie. Koniec! Ostry przebiegł 900 metrów, około. W przybliżeniu 900 metrów. Julka przebiegła 300 metrów według swojej bieżni, co na razie... Ale ja nie jestem ingumpają, po prostu wyłączyłam, miałam więcej. Żeby nie było, zapieprzałam na 12,5. A Justek, moi drodzy, przebiegł kilometr. Tak jest! Gdzie twoja taktyka, frajerze? Jak to? Wydaj na kole, to nie o to przecież nie chodzi. Jesteśmy w pierwszej konkurencji, Justek jest pierwszy, Ostry drugi, a Julka trzecia. No i czekają na nich kary i nagrody. Kilka kilometrów za mną, teraz już będzie z górki. Ja zaraz spadnę. Justek za pierwsze miejsce otrzymuje picie i przez następne 2 minuty poruszasz się na prędkości 6.0. Yes. Ostry za drugie miejsce nie może się napić, ale może zostać oblany. Jeść. I przez następne 2 minuty poruszasz się na prędkości 7. No a Julka niestety jako trzecia traci życie i przez następne 2 minuty musisz poruszać się na prędkości 10. Widzowie, muszę uspokoić oddech, odpocząć na tej szóstce. Ostry pije swój pot z koszulki. Pije wodę, nie pot. Jeszcze słodka, bo kreatyna. Ostry, chce się napić? Tak, nie da. Mam rację, wolałbym to wylać niż mu dać. Mam w życiu tyle nie przebiegłaś, co? Niż to 300 metrów? Nie no, ona już ma ze 2 km łącznie pewnie ponad. Ona to walczy o życie w tym momencie. 10! Dawaj Julka, dawaj! Dawaj! 5! 4! 3! 2! I dawaj się na 14-30 sekund, dawaj! Gdzie ona zerwie to ty? Jeszcze. Co jest? Wszyscy są już na szóstce, no z wyjątkiem Julki, która może sobie odpocząć delikatnie na piątce. Zostawię was na chwilę, żebyście sobie tak mogli pochodzić jak na tym Nordic Walkingu z kilkami i przyjdę do was z kolejną konkurencją. A kiedy przyjdzie? Moi drodzy, dla każdego z was mam łyżkę. Proszę bardzo. To jest wykrywacz platyny. Patrzcie, działa? Nie działa. Widzicie to? Ale mam też dla was jajkę, które musicie na łyżeczce utrzymać. Zacznijmy od Justka, proszę położyć jajko. To jajko musi się utrzymać na łyżce, która znajduje się w waszych ustach. Dobra, moi drodzy, łyżki w usta. Kładziemy jajka. 3, 2, 1. Puszczamy jajka. Jeżeli długo tak wytrzymają nasi uczestnicy, to zacznę powoli im zwiększać prędkość. U Ostrego to jajko się buja ostro. Buja się tak, że myślę, że to jest kwestia czasu, aż spadnie.
Na razie nie wygląda na to, żeby ktokolwiek miał swoje jajko stracić, więc czas na zwiększenie prędkości. Oj, 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 oj. Justek to ma taki luz, że sobie na telefonie siedzi, TikToka przegląda. No i dziękujemy, kochani. O, spadło? No, mi się już bijało to w podniebienie mocno. Tak. To jest? Tak, się można już wyjąć troszkę. Ale łatwo p***wamy. Ale to boli, k***wa. Szczęka boli, nie? Mhm. Moi drodzy, bardzo bym nie chciał, żeby Julka odpadła, bo jest raptem druga konkurencja, ale to zbliża się nieubłagalnie. Więc tak, dam ci propozycję. Możesz albo walnąć szota z jajka, no, albo przez następne 5 minut musisz biec na dziesiątce. O kurna. Serio? Naprawdę? Ja bym walił szota z jajka, nie? Roku Balboa tak robił. I gdzie doszedł? Był mistrzem świata w boksie. Hej, 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 hej! Ja nie wiem, czy ja już dam radę, ja mam takie nogi z baty. No to jajko? Dobra, weź sobie. Ale się skup. Nie wąchaj tego, po prostu to łyka i tyle. Gorsze rzeczy łykałaś. To pijesz czy nie? Dawaj Julka, przecież to jest tylko jajko. Gorsze rzeczy pijać. Ja się zrzygam bardziej. Decyzja, 10 sekund. Łykaj, łykaj. Łykaj, dawaj, łykaj, już masz buzi. Dawaj. Buzi, łykaj, łykaj. Poznasz? No i za... No i wszystko. A ja na przykład poproszę przez 5 minut na 10 biegać. Teraz z tego, że jesteś silniejszym mężnym mężczyzną. No ja biegam na 10. Możesz walnąć albo jajo jak Rocky Balboa, albo przez 5 minut na 14. A, na 18, co? Jak tak. Dobra, żartuję, na 10. Postaram się, no zobaczymy, najwyżej odpadnę. 5 minut, no co za gość, co on wymyślił? Podczas biegu Ostry przez przypadek wypiął magnez ze swojej bieżni, przez co się zatrzymała, a on stracił jedno życie. Dobra, to nie jest fajnie. A bieg, na pewno! Dobiegłem! Na pewno! Zabieraj mu życie! K***a, jebany Instagram! Nie! A już tak... O jej, nie zmyryłeś dziurę z tyłu. Ale biegłem, sprawdź na kamerze. Weź przestań, spadłeś z bieżni, k***a, tracisz życie, tyle w temacie. Tym samym, moi drodzy, Justek i Ostry mają po dwa życia, Julka ma już ostatnie. No, spokojnie, i tak mi wystarczy, żeby roz***ać Ostrego. Mam dla was trzy piłki w waszych kolorach. Justek najbliżej ma do żółtego, ty masz najbliżej do niebieskiego. No, Ostry ewidentnie jest czerwony. Zgadza się. Gdzieś tam przed wami, pomiędzy Ptujami a domem znajduje się plansza. Kto rzuci najbliżej złotego kwadracika w środku, ten będzie miał najłatwiej. Kto rzuci najdalej, przegrywa i czeka go kara. Easy, dobra, ja jestem mega dobry w rzucaniu, nie? Sytuacja wygląda następująco, Justek. Ty zaczynasz, bo masz najwięcej. Dlaczego? Żyć, bo jesteś najlepszy. Samo co Ostry. Dobra, zaczynaj, stary. No, co Ostry. Widziałeś kiedyś takiego pizza? Nie widziałem nigdy. Rzucam. O k***wa, za daleko. Przerzuciłeś stary cały płot. Zrzuciłem, bo ja ćwiczę na siłce teraz. Dobra, Ostry. On rzucił tam za płot. O ty dzieciaku ty! Bo wiatr mi zawiał. Oj, za daleko. Twoje wszaki wylądowały. Dobra, ale bliżej niż Justek. Tak jest! Idziesz! Ja mogę być gorszy od Julki, to nie o to co chodzi. Chodzi o to, żeby Justek przegrał. Julka trafi. Julka po prostu rzuci z dachu. No i wygrał. Gratuluję. To przez tego bliska, mówię. Prawda. Moja droga, możesz się napoić. Woda czy izotonik? Ja bym chciała kawkę, którą mam w pokoju. Nie, woda czy izotonik? Ja wybieram kawkę. To nic nie dostaniesz? Ale to wodę. Ja mogę izotonik. Julka ma teraz wodopój, Ostry nie ma nic, a Justek traci życie. Tak jest! Dobra, na razie możecie sobie na piątkę zdjąć w sumie. Wiesz co, on zrobił? No bo ta pszczoła twerkuje! Przed waszymi bieżniami stanęły właśnie trzy kartony. W dwóch kartonach znajdują się kary, z czego jedna to tracić życie, więc ktoś może odpaść teraz, a jeden karton to nagroda. Potrzebuję waszej pomocy, bo szukam ambitnych ludzi do współpracy. Jeżeli jesteś zainteresowany, wejdź na czajnikpraca.pl i zgłoś się. Być może czekam właśnie na ciebie. Kto ma najmniej żyć? Ja i Julka. Papier, kamień, nożyce. Aha, 3, 4. Decydujesz, czy wybierasz pierwsze, czy ostatnie? Pierwsza. To wybieraj. Ja biorę biały. Już tak? Ja biorę pomarańczowy. No dobrze, a jak ja mogę wybrać? Pomyślmy. Szczęka zlagowało jakby. Kurde, biały najlepszy, bo ja chciałem biały. Ja pierdzielę, tort urodzinowy. Kurczę, ja nic nie jadłem dzisiaj. Ja też jeszcze nic nie zjadłem. Tak, oj. Cały czas. Jesteś najlepsza. Jajko! Nie, to w ogóle jakby to jajko jest przez przypadek. Kartka do ciebie trafia. Ja tu miałem jajko, zrobiłem kontrol. Zostajesz dodatkowe życie, tak jest! Dzięki Czani. Ja widziałem przez to tam było napisane, wiem co tam jest. Co? Zdejmij buty. Ej, teraz coś zajebiście, dzięki Czani, to jest ułatwienie. Luz, Krzysiu, dla ciebie. Dzięki stary, tak jest! To nie jest dla niego ułatwienie, on oczywiście pierdzieli jak zwykle. A ja mam, odpadasz tyle turnieje, musisz na boso przewieźć do Krakowa.
Możesz napić się wody, ej. A mogę chociaż trochę? Możesz napić się wody. A mogę chociaż trochę napić się wody. No i teraz biegniemy sobie przez następne dwie minuty wszyscy na dziewiąteczce, bo tego jeszcze nie było. Ja nie wiem, czy ja tylko wytrzymam. Ja pierdzielam, bez tych butów jest ulga, naprawdę. Tak teraz jest, mam luz. Gratuluję, moi drodzy, bo biegniecie na bieżniach już jakąś drugą godzinę, więc jest to naprawdę dobry wynik. Aha. A po tobie, kochani, się naprawdę nie spodziewałem tyle. Teraz czas na kolejną konkurencję, w której nie przewidziałem trójki uczestników, tylko dwójkę już, więc sądziłem, że cię tu dawno temu już nie będzie. Aha. Nie przewidziałeś, że Osty dojdzie tak daleko, nie? Ja po prostu zawsze dochodzę mega szybko. Teraz się zasikam. Generalnie z racji tego, że w sumie tak prognozuję, że Jurka tak czy siak odpadnie, bo będziemy biegli, moi drodzy, na 12. O kur... Bądź coś szybszego, bo się nudzę. Chłopaki dostaną obciążenie na nogi. No a ty będziesz biegła po prostu na 12. Jedna na jedną nogę, druga na drugą. O k***a. Ja p***. Na pewno chcemy to robić? Dobra, easy. Nie mam niestety. Trzymam za głos. Wiem, co najwyżej możesz zawsze zejść z bieżni i przegrać. Czemu nie mogę przegrać? Bo myślę... Teraz biegniemy, dopóki ktoś nie odpadnie. O k***. Jest to ciężko, nie? Ja mogę zaraz odpaść, tego nie wytrzymam. Szanik, ja mam coś chyba popsute z tymi ciężarkami. One są tak lekkie, że ich w ogóle nie czuję! Dajcie mi więcej tego! Nie dam rady, kochanie. No to jak nie dasz, to klikasz stop i najwyżej odpadnie serce. No jak nie? No też radę. Kochanie. Nie dam rady. Czyli stop? Tak. Serio? Możemy przerwać? Jest! Ale kochanie, jestem z ciebie naprawdę dumny. Gratuluję. Nie mogę. Dobrze, Jurka, że odpadać, bo ja nie wiem odpadać. 10 sekund, nie wiem schodzić. Bo mnie tak koska boli naprawdę na tej drzwi. Długo wytrzymaliśmy, nikt się nie spodziewał. Chłopie, no wygram z tobą, no weź, przestań no. Chłopie, masz jedno życie. Ja wiem, że możesz sobie tam manifestować co chcesz, ale no kurwa, król jest tylko jeden, nie? Z racji tego, że czeka was naprawdę męczarnia za niedługo, możecie zdjąć ciężarki z nóg i przejść na, nawet na czwórkę niech będzie. Ty już tak możesz z powrotem założyć ty. Ostry. Przejdź na bieżnię obok. A to przecież przestanę biegać. Nie przestaniesz. Jak położysz lewą nogę tu i prawą od razu tam, to nie przestaniesz. O, prawie pękła ty. Easy. Nie, dobra, pozycja była najgorsza niż bieganie. Ale w butach jest teraz S, nie? Jak ja sobie bieganie na boso. Panowie, na dole macie dwóch uczestników związanych taśmą na nogach. Jednym z nich jest Vera, a drugim jest tajemniczy uczestnik, którego na razie zdradzić nie możemy. Stoją przed linią startu, którą widzicie, a za nimi jest złoty kwadracik ze złotym kurczakiem. Który uczestnik pierwszy złapie złotego kurczaka, ten wygrywa. Waszym zadaniem jest poprawnie wytypować, który uczestnik to zrobi. Ale jeżeli się pomylicie, czeka was większa kara. Jeżeli zgadniecie, będzie luźniej. Kurde, teraz serce czy rozum? Ja typuję na Verę. Ja typuję na... Masnego Bena po redukcji. Vera, zrób to dla mnie! Masny Ben! Musisz być szybszy! Czas, start! Tak, teraz dostajesz kubę! Dobra! Ciągnęłaś się! Chizdę! Go! Wywal ją! Wypchnęła masnego Bena! Wywal ją! Vera, pojedziemy do kina, dawaj! Wywal ją, chłopie! Ja pierdolę, jaki on jest wolny. Kto to jest, stary? Tak się wywalił! I co? Cienia się. Trzy razy wywalił na prostej drodze. Umarłam. Ale przeżyłam! Vera ze złotym kurczakiem zwyciężyła, tym samym Ostry, no nie ukrywam, będziesz miał trochę ciężej. No generalnie przez najbliższe dwie minuty to będziesz biegł na dyszce, bo masz się zmęczyć, a ty na 14. Es! To 14? O k***a. A ich porównanie biegu jest generalnie teraz kolosalne. Ten zasuwa tak jak... A on sobie robi takie luźne kroki. Super, kochanie! Robiłam to dla ciebie. Możesz zejść, pociągnij ten czerwony sznureczek, jak nie możesz. Na ile schodzę? Na ile? Na 6. Teraz. Łyk herbaty na wzrost klaty przed finałem, bo finał będzie zajazdem największy. Ciepła i wygazowana. Moja ulubiona. To jest zmęczony? Nie. Dobra, ja już jestem rozgrzany. Możemy ten finał robić, czajnik. Ostry, za 10 sekund przechodzimy do rundy finałowej, którą będzie biegnięcie na maksymalnej prędkości na bieżni. To po prostu wytrzyma dłużej, ten wygrywa. Zaczynamy za 3, 2, 1. Samo w ręce. Potki, zmęczenie, brak krwi i jeszcze brak łez. To wszystko na tym finale. Ale pod akurat czuć, to jest, o, super, jeszcze odsunę.
A i najlepsze jest to, że nie wiem, czy wy widzowie wiecie, ale ostry przebieg maraton w środku nocy, po całym dniu pracy, o drugiej, prawie maraton, bo 40 km, bez kompletnego przygotowania. Tak po prostu wstał i zaczął biec, bo się założyli chłopaki. Więc wydaje mi się, że Justek doskonale wie, że jest skreślony i nie wiem, czy mnie po co biegnie. Ale okej. Okay. Są zmęczeni, oni nawet nic nie mówią. Łatwo! Kurwa, easy! Przecież on przebiegł maraton! Jakie mam mieć nie szanse? Aż ścinę usta, stary, ci się zrobiły. Ale serce bije. Musiałem to wygrać, kurwa. Mówiłem wam, że to wygram. Ostry, tym samym wygrałeś 2000 zł dzisiaj, a wy widzowie, pamiętajcie, żeby zostawić suba na kanale, lajka i wbijajcie na kolejną premierę, która wyświetli wam się za 3, 2, 1...